Hej, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Wozu. Niedawno do War Thundera weszła nowa aktualizacja, czyli mamy do przetestowania nowe zabawki i zaczniemy sobie od pojazdu, który najbardziej mnie zainteresował, czyli nowa rosyjska Premka. Nawet jakby był drzewkowy, to i tak ten pojazd mnie bardzo interesuje. Jest to dokładnie Obiekt 140. Jak ja zobaczyłem, że ten pojazd zostanie dodany do War Thundera, już byłem nim zainteresowany, ponieważ ma bardziej skontowaną przednią płytę, plus ma jeszcze skontowany pancerz boczny kadłuba i jest to bardzo interesująca maszyna. Może być naprawdę efektywna, jeśli chodzi o odporność, ale jeszcze jak zobaczyłem jego uzbrojenie, no to tym bardziej musiałem zdobyć ten pojazd. I przechodząc, zaczynając sobie od pancerza tak powoli, cóż, mamy tutaj przednią płytę o grubości 100 mm i kąt wynosi 65 stopni, gdzie w pojazdach pokroju T54, 55, 62 to jest 59 stopni. Dodatkowo pancerz boczny, może z tej strony będzie to bardziej widoczne, jest również o grubości tak mniej więcej, no 75 mm powiedzmy, 80, 75 bardziej. Jest on skontowany, dzięki czemu ta efektywność jest całkiem spora. Oczywiście cienki pancerz mamy tu w tym miejscu, tak 20 mm i też na dole, więc na to trzeba będzie uważać. Ale ogólnie będzie tu sporo odbijał. Nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja z tą płytą. Pancerz wieży też jest całkiem interesujący, bo tu przy jarzmie jest całkiem gruby. I będzie tutaj powoli tak maleć, chociaż z tej perspektywy tego nie widać. Może bardziej to będzie widać z perspektywy, jak wezmę działo. Tutaj mamy 280 i maleje pancerz do 260. Tak mniej więcej tu jest w największy weak spot. I tu zaczyna z powrotem być coraz grubszy. Ciekawie to wygląda, może będzie bardziej efektywne. Niestety mamy tutaj spore garnki, dość cienkie, więc pocisk przeciwpancerny z trotylem, zastanawiam się. To prawda, już na tej klasyfikacji nie spotykany praktycznie, ale mógłby zone-shotować tego obiekta, obstawiam, bo przyleci na wylot. Ale jak tutaj trafi nam odkształcalny już z tych maszyn, no to najprawdopodobniej może być one shot. Akurat w to miejsce nie poszło, bardziej musi to być niżej. Chociaż może zależy, ale bardziej obstawiam, że te odkształcalne może tu w tę część. Chociaż nie. Pokazuje, że... A, ale już tutaj w cały dach można przywalić hashem. To wtedy pojazd będzie rozbrojony. Więc trzeba będzie na to uważać. Przechodząc do uzbrojenia w tym pojeździe, mamy działo 100 mm na ekspercie i wymaksowanym ładowniczym i dowódcy. Jest to 9 sekund przeładowania. Zbliżone do przeładowania ISA-7, tylko że oczywiście tutaj nie ma automatu, więc to przeładowanie będzie dłuższe. I mamy tutaj amunicję przeciwpancerną APDS o penetracji 375 mm w pion i 143 pod kątem. Na 8.3 to jest strasznie potężna amunicja. Mamy przeciwpancerną z ładunkiem wybuchowym o penetracji 286 mm. Jedyne co jest potężniejsze, to jest 130 w IS-7, czyli mamy penetrację 309 mm. No i w razie czego jeszcze jest tu amunicja kumulacyjna o penetracji 380. Ale wydaje mi się, że same te apeki zrobią większość, a w krytycznych sytuacjach to będzie potrzebny APDS. Więc ten pojazd na papierze zaczyna się prezentować fantastycznie. A jak jest w praktyce? Czas się przekonać. A więc pierwsze starcie na amerykańskiej pustyni niestety 9-3 rzuciło. Ale też widać, obiekty się pojawiły. Przeciwko aliantom. No, trzeba będzie uważać. Ja tutaj sobie celownika nie dostosowałem, a już widziałem, że przeciwnik na wprost przejechał. Dość szybkiego, też znikome szanse, że i tak bym trafił. Tutaj na dół trzeba sobie zjechać. Ten teren może być o tyle dobry dla tego obiekta, że tutaj nie za bardzo walczy się na depresję. Tylko w niektórych sytuacjach trzeba będzie uważać. Niestety ze względu na to, że to rosyjski pojazd, to wsteczny jest naprawdę mierny. 8 na godzinę. Kurde, trafiłem gościa w lufę tylko. Włącz mi się na karabin. Dał radę uciec. Jest sporo tych szwedzkich lightów, bo to już trzeciego widzę. Ciekawe, czemu tak nagle sporo osób gra Szwedami.
Szwedzi za bardzo nic interesującego nie dostali. To bym bardziej rozumiał, gdyby ludzie grali Francją. Bo niektórym bardziej przypadają do gustu te Leopardy 2.5, 2.6, niżeli Leclerki. Też trzeba się przemęczyć przez tego 2.4. Mianowicie przemęczyć, ponieważ u Francji jest tylko jeden pojazd na jego klasyfikacji, czyli ten 2.4. A wracając tutaj do obiekta. Tutaj na strefie... Czym ty, kolego, jesteś? Okej. XM800. Ja sobie tę strefę przejmę. Tam na tyle jakiś przeciwnik się znajduje i tutaj na przodzie. Może cofnę się i zerknę, co tam jest na tyle. Nie, ten strzał się nie opłacił. Tam obiekt sobie pojechał. Dobra, to ja to jakoś bardziej skieruję się może w stronę B. Tylko... Kurczę, dostałem zamek. Chciałem właśnie powiedzieć, że najpierw trzeba sprawdzić prawą okolicę. I jest jeszcze tutaj nieprzyjacielski pojazd. Jednak coś tu stało, ale już go rozwalono. Ten tutaj został rozwalony. Niestety trochę boli ta prędkość obrotu wieży w tym pojeździe. Ciężki pancerz, mocna siła ognia jak na starą amunicję. Ale jednocześnie długie przeładowanie i powolny obrót wieży. Muszą być dwa plusy i dwa minusy. I tak w zasadzie bym powiedział, że plus to jego mobilność. Bo porusza się naprawdę przyjemnie. Trochę ciasna mapa, raczej obstawiam, że jak tutaj już będę chciał... O, mam! Chciałem powiedzieć, że będę chciał się wychylić. To mogę dostać z prawej strony. I właśnie to się stało. Gość mi z APDS-a chyba przywalił w dolną płytę. Mamy bitwę o Breslau teraz na 8-7. Akurat Niemcy, Brytole, Chiny, Francja i Szwecja. Chyba żaden czołg nie będzie stanowił problemu dla tej siły ognia. Jednak będę musiał uważać na wiele maszyn ze względu na... No, czas przeładowania. W małym terenie liczy się, żeby szybko dało się przeładować. O obracaniu wieży to już nie będę wspominał. Ze względu na to, że to jest bitwa, to może być kilka scenariuszy. Jeden z nich to, że właśnie dojdzie do spotkania na tym terenie. Bo jakoś najczęściej ludzie wolą walczyć na tej mapie w okolicy miasta, niżeli strefy. To już słyszę te nieprzyjacielskie pojazdy. Co tutaj podjechało? Tam Conqueror. Był tam Conqueror. No dziwo, dość spokojnie. Oho. Kurde, nie przebiłem się. Się dziwię, w jaki sposób nie przebiłem się przez Centuriona, bo to raczej nie był STRV. I kurczę, z lewej oberwałem, bo się skupiłem. Przez tę dziurę! O, masz. Jest tu jakiś czołg? Dobra, był tutaj akurat turb. Zapomniałem, jak on się nazywa, bo wiedziałem, że to jest ten Niemiec z wieżą oscylacyjną. Teraz kwestia jakoś bezpiecznie przejechać przez ten teren. Czemu ten teren jest taki niebezpieczny? Bo właśnie jest tutaj ta druga strona. Plus jeszcze trochę od frontu. Tam coś się znajduje. Ale stąd tego nie mogę zobaczyć. Na chwilę się cofnął. Dobra, jest rozwalony. Mam Warriora. Tam jest AMX. A ja nie mam lufy, raczej zamka.
Nie wiem tylko skąd dokładnie dostałem. Okej, okay, po drugiej stronie mostu się typ znajduje. Dokładnie go nie widzę, masz tu ostrzał artyleryjski. Muszę tylko przeładować. Obiekt dostał. Kuźwa, sekund na przeładowanie mi zabrakło. No właśnie, to jest problem, że mimo posiadania eksperta, a ten typ dalej ma na mnie przestrzał. Mimo posiadania eksperta i wymaksowanego dowódcy i ładowniczego, to i tak przeładowanie jest długie, brak granatów dymnych sprawia, że ja nie mam jak w tym miejscu schować się przed tym rojkatem. I kuźwa tutaj tak naprawdę padnę. No właśnie, jeszcze nieprzyjaciel od drugiej strony zaczął atakować. Nawet jak naprawię lufy, to nie zdążę przeładować. Podbój na Bliskim Wschodzie i tam już jest parę pojazdów ustawionych w niektórych miejscach. Tutaj ten maluch wjechał na strefę. Jaka szkoda, że ja mam tutaj ciężki karabin maszynowy na górze. Sześćdziesiątka rozwalona, jest na razie git. Ja nie mam zamiaru jej za bardzo tutaj szarżować, wolę pograć bardziej armatą. Bo w zasadzie tak trzeba. Tutaj, w tej okolicy jakoś za bardzo nikogo nie ma, trochę coś z grafiką zaczęło szwankować. Jest rakieta i w moją stronę, dobra. Zgubił na mnie namiar. Niestety ten light tu przejechał, dobra. Do Starshipa będzie 700 metrów, no już nie mam jak w niego wycelować, bo mi tutaj zadymili. Coś z tego co widzę po tej aktualizacji, optymalizacja się skrzaniła. Bo zamiast 100 FPS-ów to mi spada i to mocno. O, jak tutaj M103 przebić? APDS, mogę zginąć. Nie zginę, dobra, mogę wrócić do APK-a. Tam niby się jakiś pojazd na... O! Świeci Swingfire. Kurde, przeszło na wylot. Minimalnie dałbym w lewo, byłoby po nim. Chyba mogłem od razu z tego karabinu maszynowego postrzelać. No nawet mu zamka to nie rozwaliło. Starship powinien być rozwalony. Ma trochę mocne te krawędzie, ale zamek sam w sobie nie jest aż tak gruby. Więc problem jest taki, że tutaj mam Starshipa, jestem blisko ich respa. Po lewej stronie tutaj jest jakaś nieprzyjacielska jednostka, więc też muszę się spodziewać, że tutaj na mnie zawróci. Masz tu ostrzał artyleryjski, obstawiam, że to może być Babok M109. Ta mapa jest za ciasna. No bo już jestem praktycznie na ich respie. A co ja zrobiłem? No 2 kile i 3 asysty. To bitwa nie poszła za dobrze. Ale jednocześnie pokazuje, jak to będzie się grało na takich bardzo ciasnych mapach taką maszyną. Skoro i tak już im wjechałem na respa. Aha! Aha! Czyli on mi się przez bok tak łatwo przebił. I akurat musiał dowódcę rozwalić.
Ale karabin znów jest sprawny. Ostatni pojazd tutaj. O, jeszcze pilotka się zryspiła. O, no, Bradley. Nie zauważyłem tego Bradleya, że on mnie nie zauważył. To też jest śmieszne. I to przez tył przeszło, okej. Udało się dojechać na korzystną pozycję. Kwestia tylko... Okej, podjechał tu Marder. A ja nawet wieży nie obróciłem. Nie obróciła się wieża, kurczę. Ale dobrze jest. Marder rozwalony. Oni tam trochę z lewej podjechali. Widzę tego typa, tylko troszkę te kamienie tu przeszkadzają. Nie wiem, czy tak by zaryzykować i spróbować wjechać tutaj. Z jednej strony może to oddać, bo nie będę z niektórych widoczny. Z drugiej strony może to się źle zakończyć. Tam jest leopard, jak było widać. To jakoś za te kamienie mogę się schować. Dobra, leopard jest rozwalony. Tak, za te kamienie mogę się schować, czyli mam małą osłonę, fajnie. Minimalnie za wysoko, został tylko rozbrojony. Tu jest jeszcze turm. Dobra, tam będzie 700 metrów. Turma żegnamy. O, ta pozycja jest fantastyczna. Okej, gość się tutaj zatrzymał. Jest zniszczony, pięknie. To jest fantastyczna pozycja. Tam jest Walker Bulldog. Aż brakuje mi, żeby ten czołg miał skrzynkę z amunicją. Ale to byłoby trochę przegięcie, gdyby takie premki mogły mieć skrzynkę z amunicją. Proszę, Brennus. O, 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 Chińczyk, 69, Type 69. O czym poznałem, że to Type 69 miał reflektor na lufie. O! Kolejny. Dosłownie. Zostało mi 6 pocisków, więc zaraz wystrzelam całą amunicję. Kuźwa! Ale... Miał farta. Miał farta, bo tam nie patrzyłem. 30 sekund na prawa, to może... Zamiast stać w takiej pozycji, gdzie jest szansa na przestrzał we mnie z jednego miejsca, to ja się trochę bardziej cofnę. Będę bardziej chroniony, tylko dalej. Naprawa niestety trochę czasu zajmie, przeładowanie teraz znacznie się wydłuży. Dobra, tutaj jest naprawione już, co powinno być. Ja sobie teraz muszę za każdym strzałem odmierzać. No bo widać, moje przeładowanie jest teraz naprawdę długie. Nie wiem, czy nie wynosi czasem 14 sekund. Trzeba będzie przyjrzeć się po strzale. Ustawię sobie tylko tak na... No, nie przestawiło mi na 700 metrów dokładnie. 16 sekund. Ponad 16 sekund. Okej, to po drugiej stronie skał ktoś się znajduje. Nie zastanawia, czy tutaj... Typ dalej stoi. 600 metrów, ok. Gość tam teraz będzie sobie tylko stał i czekał.
Mam kolejny. Jeszcze tylko jeden frag. Czy to jest ten typ? Tak, to jest ten typ. Jak daleko? Jesteś 600 metrów. Kuźwa, jak mi zamek uszkodził? To jest szwedzka pelotka. Masz tu gościu ostrzał artyleryjski. Prawda, chciały, żeby ta pelota padła. Dobra, to mi się podoba. Teraz chciałbym zlokalizować, gdzie jest ten turm. Kurde, gość się schował za tą górką i tylko na mnie czeka. No, ale udało się wbić atomówkę i... Chwila. Od kiedy IU-28 z atomówką startuje w powietrzu? Na lotnisku. Ja wiem, że B-29 i TU-4 tak startowały, ale żeby IU? Ciekawe. No, ale udało się wbić atom tym obiektem. Chyba w zasadzie idealnie pokazałem, jak ten pojazd się sprawuje w wielu warunkach. Czyli, że jego największy atut to jest armata i mobilność. Oczywiście do przodu. A największy minus to trochę ten pancerz wieży. Pancerz kadłuba po części tak, po części nie. Nie miałem takiej sytuacji, żeby ten kadłub mnie jakoś uratował, w szczególności, że celowano tylko w dolną płytę, czy też w pancerz boczny, ten akurat przodu mi trafił właśnie ten turm. Teraz ważne, aby jak najbezpieczniej dolecieć z tą atomówką. Kwestia taka, żeby ich pelotki mnie tylko nie mogły wypatrzeć. No zrzucaj! Zrzucona. Trochę daleko poleciała, aż za daleko. Ale mamy atomowego obiekta! A więc podsumowując, moi drodzy, czy obiekt 140 to jest dobra i potężna maszyna i czy warto go sobie zakupić? Moim skromnym zdaniem tak, jest to przyjemny pojazd, gra się nim w miarę przyjemnie, niestety ma pewne wady. Tak naprawdę zalety to już jak wspominałem, to jest jego mobilność i siła ognia. Wady to niestety opancerzenie wieży i troszkę to opancerzenie w kadłubie, to z przodu przede wszystkim i na dole. Przede wszystkim chodzi o ten element. No i ta wieża, że tak jest często przebijana, czy to niekiedy przez ten przód, czy też przez dach, najczęściej przez dach. Można powiedzieć, że zamiast pancerza bocznego na kadłubie, to wadą jest czas przeładowania względem paru tu innych czołgów, gdzie przeładowują powiedzmy tak koło 7 sekund, nie mówię o automatach, czy tych z magazynkami. Więc jednocześnie jest to pojazd, którym da się osiągnąć całkiem sporo, ma bardzo fajne uzbrojenie i jednocześnie jest to pojazd, który da się unieszkodliwić, czy też zlikwidować. Więc to, moi drodzy, dajcie znać, co wy myślicie i trzymajcie się do następnego. Na razie.